Witajcie! Oto kolejna porcja wiadomości o aktualnych wydarzeniach na poziomie kosmicznej polityki. Jeśli jesteś tu nowym widzem, zachęcam do zapoznania się z innymi materiałami, bo ten oglądnięty tak wyrywkowo po prostu będzie dziwny i niezrozumiały. Wymagana jest tu znajomość całego kontekstu. Wiadomości nie pochodzą z odczytów energetycznych, a ze źródła bezpośredniego, jakim jest Marie Sfaru i jej kanał Sfaru Official. Jak pewnie wiecie, coraz więcej ras stacjonujących tu na orbicie zaczyna zadawać pytania i kwestionować podejście Federacji Galaktycznej do spraw Ziemi. Ze względu na działalność Taygetan, Urma i nie tylko, wiele innych cywilizacji również zaczyna dostrzegać skalę wyzysku i niepotrzebnego cierpienia, jakiego doświadczają ludzie na Ziemi. Cierpienia, jakie nie jest rozwojowe. Widząc, w jakim kierunku to wszystko zmierza i że dotychczasowa narracja Federacji, że Ziemia jest taka, jaka ma być, że ta narracja jest podważana, przedstawiciele Federacji postanowili zorganizować cykl spotkań, takich zebrań wykładowych dla innych ras, gdzie ma być tłumaczone im, by byli spokojni w sprawie Ziemi, bo jak mówiłem, wszystko jest tak, jak ma być, ze zgodą woli duszy i Ziemia ma pozostać w izolacji, stawiona w swoim obecnym stanie. Zebrań będą prawdopodobnie po dwa w miesiącu. Do tej pory odbyło się jedno. Spotkania mają miejsce na dużym statku Vierra, który stacjonuje za Księżycem. Jest to statek stanowiący siedzibę lokalnego szczebla Federacji, który to szczebel nadzoruje sprawy Ziemi. Drugi taki statek znajduje się w okolicy Wenus i zajmuje się sprawami Wenus, a obydwa one podlegają wyższemu szczeblowi Federacji, który ma siedzibę gdzieś w pierścieniach Saturna. Fakt, że takie zebrania są organizowane, świadczy o desperacji Federacji, o tym, że tracą kontrolę, bo ich członkowie przestają podążać za odgórną narracją i zaczynają samodzielnie myśleć. Nam na Ziemi może się wydawać, że te pozaziemskie rasy to wszystko wiedzą, są tacy mądrzy, ale pomimo ich poziomu rozwoju technologicznego czy duchowego, niekoniecznie dokładnie rozumieją, czym jest Ziemia. Często mają ograniczone informacje i mylne wyobrażenie. Wiadomości z przebiegu zebrania mamy dzięki przedstawicielowi Taygetan, jaki zgłosił się na ochotnika, by w tym spotkaniu uczestniczyć, by po prostu wiedzieć, co tam się mówi. I tym ochotnikiem był kapitan Goriel ze statku Alcyon. Alcyon jest największym taygetańskim statkiem znajdującym się na naszej orbicie. Jednym z kilku, warto przypomnieć. Kapitan Goriel miał także towarzystwo w postaci czwórki swoich załogantów. Przytoczmy jednak pokrótce sylwetkę kapitana Goriela, gdyż jest on jednym z najstarszych i najbardziej doświadczonych kapitanów w całej flocie Taygetan, jaki zasłynął realizując z powodzeniem wiele niebezpiecznych misji i operacji militarnych również w rejonie Oriona. Jego statek był też niegdyś częścią programu Pierwszy Kontakt, zatem Goriel rozumie okoliczności, w jakich znajduje się Ziemia. Kapitan Goriel to wysoki mężczyzna o ciemnych włosach i bujnej, również ciemnej brodzie oraz niebieskich oczach. Wygląda na około 35 lat ziemskich. Jest też przyjacielem kapitana Roko z rasy Urma, jaki dowodzi statkiem Avion 1, który również to statek znajduje się na naszej orbicie. Kapitan Goriel wraz z obstawą przybył na Vierra, spostrzegając, że miejsce spotkania jest stosunkowo małe, na oko na 200 osób. Było to jednak aż za dużo, gdyż zainteresowanych przybyło zaledwie 34. Wtedy też okazało się, że prowadzący spotkanie przedstawiciele rasy Alpha Centauri, przypomnę, że Alfratanie to rasa ludzka, ale bardzo wierna wytycznym i narracji Federacji, i okazało się, że Alfratanie rozdzielili wszystkich przybyłych ze względu na ich genetykę i podobieństwo. Czyli rasy typowo ludzkie, jak Taygetanie, znaleźli się w innym pomieszczeniu niż przykładowo Syrianie.
podział ten jest bardzo podejrzany. Zupełnie tak, jakby chciano ograniczyć przepływ informacji między rasami. Możliwe też, że każda rasa dostaje nieco inne informacje. I przez to rozdzielenie nie wiemy też, ile ras przybyło, jaki jest poziom zainteresowania, ani kim dokładnie są ci, którzy zdecydowali się w tym uczestniczyć. Uniemożliwia to dialog i dzielenie się wzajemnymi refleksjami. Pośród 34 ludzi obecnych w pomieszczeniu, większość to byli inni z rasy Alpha Centauri, ale także grupa Antarian oraz piątka Taygetan, kapitan Goriel i czwórka towarzyszy. Prezentacja rozpoczęła się od propagandowego wywodu o znaczeniu Federacji Galaktycznej, jej przejrzystości działań i znaczeniu dla rozwoju wszystkich pozytywnych cywilizacji. Było to utrzymane w typowym politycznym tonie, niczym kampania wyborcza na Ziemi. Potem przedstawili trzy punkty argumentujące, dlaczego Ziemia ma pozostać taka, jaka jest, bez ingerencji. Będzie to jeszcze szerzej omawiane w kolejnych spotkaniach. To było zaledwie takim wprowadzeniem. Przytoczę teraz argumenty, którymi dzielili się Alfratanie, co oczywiście nie znaczy, że się z nimi całościowo zgadzam. Argument pierwszy. Dusze schodzą na Ziemię z własnej woli. Chcą tego i służy im to dla ich rozwoju i wzrostu. Wszystkie trudności na Ziemi są jedynie narzędziami, które pomagają duszy w ich postępie, tak jak ciężary na siłowni służą temu, by ostatecznie wzmocnić mięśnie. Jeśli więc sytuacja Ziemi uległaby poprawie, to nie będzie już miejsca, które oferowałoby tak intensywny zestaw trudności, tak intensywny wysiłek. Nie będzie po prostu gdzie ćwiczyć dalej, a zatem gdzie skutecznie się rozwijać. Stanowisko Federacji jest takie, że trudności motywują duszę w kroczeniu ścieżką rozwoju, ale cierpienie wcale nie musi być motywujące dla rozwoju duchowego i może też prowadzić do stagnacji, a motywacja do tego rozwoju duchowego nie musi wynikać z cierpienia, a przecież właśnie ze spokoju i samorealizacji. Federacja jednak tak tego nie postrzega. Drugi argument to to, że Ziemia musi być w izolacji, gdyż w przeciwnym razie nasze negatywne kreacje, sposób myślenia, lęki, wszystko to, czym my emanujemy, to zaraziłoby inne rasy, przeniosło się dalej. Ludzie na Ziemi nie panują nad własnymi kreacjami, zatem jako rasa międzygwiezdna stanowiliby zagrożenie dla innych. Prywatnie jak najbardziej zgadzam się z tym argumentem, ale Federacja zapomina, że stan ludzkiego kolektywnego umysłu i te negatywne kreacje są skutkiem ich własnych działań, ich polityki i właśnie chęci tego, by Ziemia była trudnym miejscem. To efekt zamknięcia Ziemi. Trzeci argument Federacji w sumie wynika z dwóch poprzednich i jest to samo, ale w innych słowach. Twierdzą, że Ziemia wykształciła swoją specyfikę, swoje własne wewnętrzne zasady i postrzeganie świata. No i gdyby doszło do jakiejś interwencji i ujawnienia, to wszystko, na czym opiera się Ziemia, całe to wewnętrzne zrozumienie, wewnętrzna ziemska logika, to by się zawaliło. Innymi słowy, Ziemia przestałaby być Ziemią, bo zmieniłyby się jej warunki. Stałaby się kolejną ludzką planetą z zaawansowaną technologią i społeczeństwem, takich jakich jest wiele. Przestałaby być miejscem, gdzie można się wcielić dla szybkiego i intensywnego doświadczenia, jakie jest unikatowe. Przestałaby być czymś innym. Tyle informacji z tego zebrania. Kapitan Goriel będzie obecny także na kolejnych. Argumentacja Federacji mnie w sumie nie zaskoczyła i jest to ten sam argument obracany w każdą stronę, by wydawało się, że jest tego więcej.
Na pewnym poziomie może to być sensowne, ale ta sensowność jest po prostu przeinaczona i wypaczona, by na siłę nic nie robić w sprawie Ziemi i ograniczyć wpływ tych ras, które chcą działać. Wolna wola jest ważna, tak jak i jej poszanowanie, ale gloryfikacja cierpienia jako jedynej drogi to po prostu słaby argument. Tyle w tej aktualizacji informacji i słyszymy się w kolejnych. Cześć!